To międzynarodowe badanie, o którym chcemy dzisiaj troszkę powiedzieć, dotyczy dzieci dosyć młodych, bo czwartoklasistów. Nie jest organizowane co roku, raz na 5 lat. Obejmuje głównie umiejętności czytelnicze i rozumienie tekstu. To samo badanie jest przeprowadzane w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, które wyraziły chęć uczestnictwa w tym badaniu. Polska po raz kolejny w tym badaniu uczestniczy. Jest to ogromny materiał, z którym będziemy chcieli jeszcze pracować przez wiele miesięcy i wiele lat, ponieważ jest tam ogromna liczba danych, która na pewno powinna być wykorzystana do tego, jak funkcjonuje system edukacji, ale i także do takich, do odpowiedzi na pytania, które będą się pojawiały. Z tego, co wiemy z wyników badań, które właśnie w tej chwili są już publikowane na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych, polscy uczniowie wypadli bardzo, bardzo dobrze. Mają porównywalne wyniki z najlepszymi krajami w Europie. Jedynie nieliczne kraje na świecie, te tradycyjne, jak Singapur czy Hongkong, z tego co pamiętam, mają wyraźnie nieco lepsze wyniki, a większość krajów jest zdecydowanie za polskimi uczniami. Co ciekawe i co potwierdzają badania także z poprzednich badań, polscy uczniowie lubią czytać, przynajmniej to deklarują, i ta ich dosyć wysoka samoocena prawdopodobnie ma także pewien wpływ na to, w jaki sposób czytają, rozumieją tekst i go interpretują. I co ciekawe, ta wysoka samoocena ma potwierdzenie potem w wynikach badań. Wyraźnie widać także, że polscy uczniowie potrafią sobie dobrze radzić z takimi bardziej skomplikowanymi operacjami związanymi z interpretacją tekstu. Nieco minimalnie słabiej radzą sobie z prostymi czynnościami, co jest ciekawe, bo wydawałoby się, że te trudności, te bardziej skomplikowane sposoby myślenia, wyciągania wniosków powinny być trudniejsze dla większości uczniów, a u nas akurat jest z tym inaczej. Być może wiąże się to troszeczkę z tym, w jaki sposób nauczyciele przekazują wiedzę uczniom, w jaki sposób ich uczą w szkole, na co kładą nacisk. Te badania, podobnie jak poprzednie, wyraźnie pokazują taki związek kontekstowy z sytuacją rodzinną uczniów i z tym, jakie nawyki mają ich rodzice. W zasadzie nie powinno być to chyba zaskoczeniem. To badanie tylko potwierdza to, co już wiemy od wielu, wielu lat. I myślę, że te ogólne informacje na początek wystarczą, a Państwo wykonali ogromną pracę, za co bardzo serdecznie dziękuję. IBE jest wykonawcą nie tylko tych badań, ale także kilku innych. Pan dyrektor pewnie powie o roli Instytutu. Cieszę się, że po raz kolejny Polska w tych badaniach mogła uczestniczyć. Dla nas to kopalnia wiedzy na temat tego, co dzieje się w polskich szkołach, co ewentualnie można by było zmienić, ale i także dobra informacja, że polscy uczniowie są na bardzo wysokim poziomie, rozumieją to, co czytają, lubią czytać, i oby było tak jak najdłużej.